Szanowni rolnicy, chciałbym was zachęcić do lektury najnowszego 28 już numeru tygodnika poradnika rolniczego, w którym piszemy między innymi o tym, dlaczego spadły ceny skupu rzepaku i co nas czeka na tym rynku. Piszemy też o tym, że konsekwencje budowy centralnego portu komunikacyjnego ponoszą nie tylko mieszkańcy gmin pod Warszawą, ale nawet Krasnego Stawu. Jak radzą sobie Anna i Adam Skopowie, laureaci konkursu Innowacyjny Rolnik Roku, który przeprowadziliśmy wraz z Europejskim Funduszem Rozwoju Wsi Polskiej? Dlaczego warto zwrócić uwagę na maszyny do ultrapłytkiej uprawy gleby? To temat z techniki. W żywcu tym razem nietypowo o wilkach, nie o świniach, które jako jedyne oprócz myśliwych regulują populację dzików ale atakują też wypasane przez rolników bydło. Natomiast w polskim leku relacje z walnych zebrań w spółdzielniach. Piszemy m.in. o tym, jak w końskich notable miejscowi obrazili rolników, a w kole po raz kolejny zwyciężyła demokracja. W dziale wieś i rodzina o niezwykle barwnym i ciekawym festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kaźmierzu. Serdecznie zachęcam do lektury. Jeżeli ktoś z Was nie ma tygodnika, wystarczy kliknąć na link poniżej, wypełnić formularz i natychmiast wyślemy do Was bezpłatny egzemplarz.